Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na koncie prasowym. Tak, konto prasowe Razur Clan. No i chyba niektórzy widzowie kojarzą tę nazwę Razur. Tak, bo to właśnie jest bitwa Razura. Teraz się nazywał kontem prasowym, no bo to jest konto prasowe klanu Razur. No to w każdym razie, jeżeli ktoś nie zna Razura, to dobrze, że go nie poznał. A jeżeli ktoś go zna, no to zna go od najgorszej strony i od najlepszej. Ale zaraz o tym pomówimy. Na razie mamy lotnisko, bitwa standardowa, LCK, event 90. No i cóż, zobaczymy, jak nasz bohater pogra sobie. A jeżeli będzie przynudzał tym graniem, to ja was będę przynudzał komentarzem. Czyli standardowo. Z Razurem no, nudno na razie jest. No nie, już nuda się kończy. Jest wyjazd na tego Batchata. Bardzo agresywny styl grania Razura. No, proszę bardzo. I ciach, tylko musi wszystko trafić. Nie taranować przeciwnika, ponieważ gdyż Okej. Ponieważ gdyż, no wiadomo, tutaj tylko mamy trzy pestki i jeżeli chodzi o taran, Elcek jest bardzo, bardzo lekki. Nawet inne czołgi lekkie mogą mu zrobić ogromną krzywdę. No ale tak poza tym nawet Skorpion nie jest w stanie zniszczyć, jak widzimy, Elceka. I teraz Razur będzie wykorzystywał swoją pozycję do tego, żeby się świecić, żeby strzelać. No, troszeczkę mógł się oddalić, może za drzewko schować. Także słabo, Razurze. Słabo. Czas przeładowania. To jest czas refleksji. I cóż mogę powiedzieć? Razur był oficerem polowym. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, w Sigmie, czyli w klanie, który współtworzyłem, gdzie dowódcą była Ptaszyna, gdzie byłem oficerem wykonawczym. Więc to był taki nasz polowy. No i co wiadomo, no do prac polowych. Czyli wiecie, coś tam sprzątał, coś jakieś zagrabiał liście, coś tam, jakieś tak ogrodnictwo. Czyli cały czas coś kombinował, uprawiał. No uprawiał szermierkę słowną z botami na randomie, tak. To jest też popularny forumowicz, znany, dawniej znany może wśród starej wiary na forum, bardzo aktywny, ale też Razur ma swoje jaśniejsze oblicze, nie tylko bawił się z botami na randomie, a czasami no, nie przebierał w słowach, ale też jest znany z tego, że pomagał osobom słabszym w opanowaniu tajników gry. Tak. Nie odmawiał wspólnej jazdy, pomocy. Także to jest taki zmienny chłopak trochę. Ale to pomińmy to. No nie. Tu jakąś historię jego życia opowiadam. Ale to nic się nie dzieje. No, cały czas za skałką nasz bohater. No, tu trochę nakłamałem już. Nasz bohater też nakłamał, mówiąc, że bardzo dobrą bitwę przysłał. A jak widzimy, ta bitwa na razie wygląda słabo. Chociaż ten agresywny wyjazd na LTK bardzo mi się podobał. Tak, to było fajne. No ale, no tak, gdyby tam nie stała Buraska, zobaczcie na minimapę, to być może Razur by się ruszył, ale Buraska może nam zrobić ogromną krzywdę. My mamy magazynek, ona też ma magazynek, jeszcze jest Xor,
Także nie wygląda to zbyt ciekawie. Skorpion jeszcze z tyłu, pamiętajmy. Ale wreszcie nasz bohater się przebudził. Musi się ruszyć i teraz na pewno rozprawi się. O, z buraską. Ale będzie przestrzał chyba na Ksora. I zobaczcie, to jest to, co lubimy w tym właśnie czołgu. Mała sylwetka. Możesz się schować, nie wiem, za kępką trawy wręcz. Jest skorpionik. No, ten drugi strzał słabo wyszedł. I na szczęście jest właśnie skałka. Przytulimy się do niej i wszystko będzie w porządku. Nie. Buraska jedzie. Buraska jedzie. Chłopaki, pomocy. No jest. Pomoc, jest pomoc, jest pomoc i nie ma pomocy. Jest pomoc i nie ma pomocy. I zaraz Razur sam sobie pomoże. Przyjmie jeden strzał od Buraski. Trudno. Ale chyba zdąży ten drugi strzał oddać. On nawet nie musiał pierwszego oddawać. Przyszła pomoc od Skody T56. No i teraz przeładowanie. Z pełnym magazynkiem nasz bohater jeździ. No, niektórzy z pełnym brzuchem, niektórzy z pełnym magazynkiem, a niektórzy dopiero przed śniadaniem. 10. godzina i przed śniadaniem. No tak, słabo trochę. Na razie bitwa od skałki do skałki. Trzecia skałka. Mamy Ksora. Mamy 721 HP. Nie, Ksor już uciekł. No prawie, że uciekł, ale zobaczcie. Ciach. Ciach, on się nawet nie zdążył obrócić. Nawet nie chciał się obrócić. I jeszcze podpała. Droga wolna. Droga wolna, można jechać dalej. Ale przeładujmy sobie najpierw. Bo jest tam gdzieś jeszcze ten skorpion. Został jeszcze Skoda T56 na lewo. No i ogólnie, cóż, nudno jest, więc wrócę do dawnych czasów. Razura wspominam miło, było wesoło, było fajnie. W ogóle to są czasy Sigmy, więc trudno, żebym miał złe wspomnienia. No i cóż, wracamy do bitwy, wracamy do Skorpiona. Kolejna skałka, czwarta już. No tak właśnie, ja podejrzewam, że te przywiązanie Razura do skał ma jakieś podłoże. Podłoże skalne zapewne. Po prostu jak przystało na trolla, on uwielbia skały. Znaczy zamienia się później w skałę. To jest skalny troll. No i to by się zgadzało. Troll forumowy. Trollować potrafi, lubi w bitwach. Ciekawe, czy czata mu zablokowali. Znowu. No i cóż. No ale widzimy, zamienił teraz skałki na krzaczki. Blindy? Szkoda chyba magazynka na te blindy. Tym bardziej, skoro mamy tutaj w pobliżu jak Panterę dwójkę, która może na nas wyjechać. Więc spokojnie Razur czeka, znaczy, przepraszam, konto prasowe Razura czeka na rozwój wypadków. No i jest jak Pantera, jest jak Pantera, jest spot. Tylko, że to jest nieruchawy Tedek. Jeżeli będziemy go pilnować, żeby na nas nie wyjechał, nie zaskoczył nas i zaskoczył AMX CDC. No, ale on nie trafił. Jeżeli będzie. Co za pancerny czołg. Jeżeli będziemy pilnować jak panterę, nic nam się nie stanie. Ona nie jest na tyle mobilna, żeby sprawić nam większy problem. Zdążymy uciec, tylko żeby nie uciekać prosto pod AMX-a CDC. Pod jego działa, ale zauważyłem, że Razur dość dobrze strzela. Elcek nie ma zbyt szybkich pocisków, z tego co pamiętam. Zweryfikujmy to.
teraz i tak ładuje. No zobaczcie, prędkość pocisku 760, jak Pantera! Tu 950, więc te pociski są wolne. I trzeba po prostu z rozwagą strzelać, odmierzać poprawki. Ale najważniejsze to żyć. I żeby przeżyć, nasz bohater się wycofał, stracił trochę HP, ale ciągle jeszcze jest na fali, znaczy na skale, znaczy na piasku, znaczy na lotnisko, czy gdzieś tam. Będzie próbował zaskoczyć jak panterę? No to jest ryzykowne, jeżeli ta się obróciła w kierunku, z którego będzie nadjeżdżał Razur, to może być ciężko, no ale jeżeli złapiemy przeciwnika w ten właśnie sposób, jeżeli go jeszcze zgąskujemy, to będzie dobrze. Teraz on nie wie, co robić. Obrócić się na Ivena, który właśnie ucieka, obrócić się na Indiana, który nadjeżdża, jest w pułapce. I teraz w którym kierunku jest obrócony? W kierunku Indiana. Właśnie strzelił. Więc teoretycznie nie, on jest, ten Tedek już jest martwy, on nawet o tym nie wie, tylko czy opuści działo Razur. Uwaga ze zjazdem, uwaga, nie tracić, oj, nie tracić gąsek, nie tracić HP. Nie ma nic gorszego niż rozwalić się w kluczowym momencie bitwy, a jest to bitwa jeszcze do wygrania. Jak najbardziej. Został Su-130 PM i on ma przerąbane, ale obronił się przed lorką. Nasz Tedek. Skoda te 56 magazynek chyba jest. Tak mi się wydaje. I mamy powrót Razura, chociaż konta prasowego Razura, do skałek. Okay. Trzeba zacieśnić współpracę z własnym Tedekiem, bo jeżeli dwóch przeciwników na niego wyjedzie, będzie miał przechlapane. Zaletą na pewno Razura w tym momencie jest to, że może przeciwnika wykryć odpowiednio wcześniej, pod warunkiem, że skałki nie będą przeszkadzać. No teraz kluczowy moment. Trzeba zaskoczyć tę 32, pakować cały magazynek i liczyć na to, że Su-130 PM ewentualnie przeciwnika dobije. I trzeba liczyć na to, że to my zaskoczymy przeciwnika, a nie on nas. Jest T-32 i jest jego dużo i nie trafia Razur. I drugi strzał i trzeci ryzykowny. To już było ryzykowne, ale chociaż nasz Su-130 PM wie, gdzie przeciwnik jest i znalazł nawet przestrzał na wroga. I teraz Su może nawet się ruszyć, teoretycznie powinien powoli zmierzać ku środkowi, delikatnie przesuwać swoją pozycję, bo jego pozycja jest znana, więc on może zostać zaskoczony przez wroga. Kluczem jest to, żeby wroga zaskoczyć i nie dać się samemu zaskoczyć. No to próbuje właśnie praktykować w tym momencie razu. Wykorzystuje swoją mobilność, swoją skrytość, kolejne krzaczki, kolejne skałki. No chyba. No nie spodziewałem się, że w ogóle, że Ivenem można tutaj tak ciekawie zagrać. Ale to oczywiście wiele zależało od rozwoju sytuacji, no od tego właśnie, jak nasz bohater tutaj tę sytuację wykorzysta i wykorzystał idealnie prawie że wszystko. Przejdźmy do wyników końcowych. Miałem Razura krytykować, no ale ze względu na stare, dobre czasy i na dobrą bitwę, no, nie ma do czego się przyczepić za bardzo. Nie ma. No, może tam jedna, dwie sytuacje. Ale tak poza tym, naprawdę to była świetna bitwa. Padł as pancerny, duży kaliber i Top Gun.
4800 obrażeń. To jest bitwa na ósemkach, na lotnisku, w której lotnisko jest ciasne. Raczej nie nadaje się do tego, żeby się ukrywać przed wrogiem. A jednak na Iwenie, w tej sytuacji, przy takim rozwoju bitwy, to się wszystko kontu prasowemu Razura udało. 6 fragów, 1736 expa. Jak dla mnie rewelacja. Jak na tę mapę. Naprawdę wyśmienity wynik. 1000, prawie 200 asysty. Dwa pojazdy wyspotowane. Kilometry narobione. Bitwa rozegrana prawie że do końca. Naprawdę rewelacja. Nie spodziewałem się. Chociaż Razur mi nie przesyła raczej powtórek zbyt często, raz na parę lat. I jak już przysyła, to przysyła właśnie takie rodzynki. No i teraz pewnie przyśle mi jakąś słabą bitwę. O, może i tak. Ale w każdym razie miło było go zobaczyć w akcji, w takiej akcji. No i nawet chyba nikogo nie wyzywał na czacie. Pewnie zablokowany. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.